Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy ponownie. Dzisiaj odkrywamy kopalnię. Co to za kopalnia? Dla tych, którzy znają temat, interesują się górnictwem, no to nie będzie niespodzianka. Ale dla których kopalnie są takim tematem raczej niezgłębialnym, to może być trochę niespodzianka. A mianowicie jesteśmy w Sośnicy, kopalnia Sośnica. Pewnie ktoś powie, jak to kopalnia Sośnica? A gdzie szyby? Nie ma szybów. Jesteśmy na polu wschód, tak zwanym. No kiedyś było tak, że ta Sośnica była troszkę podzielona na takie dwa obszary, właśnie wschód i zachód. Obecnie działająca kopalnia to jest zachód. My jesteśmy na polu wschód. Właśnie dawna kopalnia Sośnica. Teraz tak, cały ten teren należał do rodziny Hohenlohe z siedzibą w Sławięcicach przy Kędzierzynie. Tam mieli swój główny dom, siedzibę główną. To jest taki ród książęcy, który może mniej znany, natomiast bardzo dużo zakładów kopalni do nich na Śląsku należało, w tym właśnie Sośnica. I początki trzeba by upatrywać jeszcze w XIX wieku, kiedy nadano im pierwsze pole górnicze, bodajże Eustachy. Nie wiem, czy to właśnie nie na polu wschód. Jeśli chodzi o sam wschód, to zaczęło się to wszystko w 1916 bodajże. Zaczęto zgłębiać szyby 1 i 2. I w 17 bodajże już uruchomiono tą część kopalni. Będę Wam chciał pokazać w miarę, co tutaj zostało, bo troszkę budynków jest. No i zobaczymy. Ten budynek przed nami, nie wiem, czy to nie jest budynek dawnej szkoły. Aczkolwiek powiem szczerze, za bardzo nie wiem, do czego te budynki służyły. Wszystkie. Ten na przykład przed nami, to zupełnie nie wiem, czy to były jakieś warsztaty. Czy do czego mogły służyć. Powiem szczerze, nie wiem. Aż tak dobrych informacji nie znalazłem. Tutaj z prawej strony mam jeszcze budynki mieszkalne właśnie do tej kopalni. One się ciągną aż od ulicy przez całą ulicę Sztygarską. No i cóż, idziemy. No i zobaczymy, co tutaj się Wam da pokazać. Zobaczyć. Sam jestem ciekawy, bo też tak czasami tylko się przejeżdżało, a właśnie nigdy nie zgłębiałem tego terenu. No i zobaczymy, idziemy dalej. Tak te dwa budynki wyglądają z bliska. Ciekawe, czy tu się coś odbywa. Bo raczej nie wygląda na to. Ogólnie na tym terenie tej części kopalni właśnie jest troszkę podmiotów gospodarczych. Troszkę się tutaj dzieje. Natomiast w tych dwóch budynkach raczej nie widzę, by się coś działo. Wyglądają raczej na opuszczone i nieużytkowane. Może jakieś właśnie warsztaty mechaniczne. Coś takiego tutaj było. Trudno mi powiedzieć, nie wiem. Właśnie o części zabudowań znalazłem jakieś informacje, ale nie o wszystkich. No dość ciekawe te budynki. No tutaj jesteśmy w takim miejscu, że można swobodnie sobie tutaj wejść. Tu nie pokonujemy żadnych przeszkód, ogrodzeń, płotów. Akurat ta część jest ogólnodostępna. No i cóż, zaczynają niszczeć te budynki i pewnie się za niedługo zaczną sypać. I tak się skończy ta historia. Co do samej kopalni, jeszcze ona zakończyła działalność bodajże w 96, coś takiego, czy 97. Tak jak wiele kopalni wtedy zaczęto zamykać z uwagi na różne oszczędności, nieoszczędności. Taki też sam los spotkał właśnie ten pole wschód. O, tu jest jakieś wejście do tego budynku, ale nie wiem, czy będzie nam dane. Spróbuję. Ale to jak okrążymy go.
Na razie tutaj właśnie jeszcze. To kolejny z budynków. O, miałem rację, to jest budynek szkoły. Ostała się tablica informacyjna, zasadnicza szkoła górnicza. No i tak, no w sumie nie wiem, czy wygląda na budynek szkoły, ale takie było przeznaczenie. No i cóż, kolejny opuszczony budynek, kolejny właśnie rozsypujący się obiekt, z którego pewnie za niedługo nic nie zostanie. A chyba, że jednak jakoś go wykorzystają. No widzę, że dach jest cały już rozsypany. No tak więc za niedługo pewnie reszta będzie niszczeć. Stropów ściany się całkowicie rozsypie. No niestety, tak to bywa. Jest tam jakaś tablica jeszcze, nie wiem czy przeczytam. No i cóż, idziemy dalej. Tu jeszcze jest ciekawy budynek ten biały. No widać, że on jest użytkowany. Tam się coś dzieje. Ale ten nie wiem, do czego służył. No i cóż, idziemy dalej. Tak jak powiedziałem, jest tutaj troszkę tych budynków, tak więc coś tam będę chciał pokazać. Zobaczymy, co uda się tutaj ciekawego znaleźć. No, chętnie bym wszedł do tego budynku, ale się nie da. Tutaj jest ogrodzone z każdej strony, tam z tyłu chyba też. A właśnie, tu jeszcze jest fajny budynek właśnie administracyjny. Jego zaczęli remontować na szczęście. On bardzo fajny. No i tutaj jeszcze z prawej strony jest budynek cechowni i łaźni. No tam się chyba coś dzieje też, ale widzę, że jednak niszczenie sporo tego obiektu. No bardzo piękne te budynki. No może się podobać, patrzące, że ta kopalnia była kiedyś naprawdę, naprawdę bardzo ładna, okazała, z pięknymi budynkami. No i cóż, idziemy dalej podziwiać te dawne kopalniane zabudowania. Idziemy do ulicy Sikorskiego, czyli głównej ulicy, rozdzielającej trochę tą kopalnię na dwie części. Tutaj jest ciekawy jeszcze pozostałości dawnego ogrodzenia. Oczywiście, jak widać, z jakim miejscem mamy do czynienia. Tu jeszcze jest na tej furtce właśnie emblemat górniczy. I cóż, tu jeszcze rzut oka na cały ten budynek, w którym byliśmy. Bo tam się jednak nie da wejść, ten teren jest jednak ogrodzony. Tak więc do środka nie wejdziemy. Widać, że kiedyś coś tu było, jakieś płytki. Ale czy teraz coś jest, nie wiem. Wygląda budynek jak wygląda. I tyle z tego. Tak, tu mamy jeszcze właśnie widok na ten budynek szkoły. No, troszkę tych aut tutaj jeździ. Zobaczymy, co tutaj się uda zobaczyć na tej cechowni. To sporo tutaj płot. Nie wiem, czy uda się coś zobaczyć. No taka szkoła się tu prezentuje. To całkiem fajny ten budynek. No nie lubię tak kręcić przy samochodach. Denerwujące to jest. No tutaj za nami ten budynek, widzę, że jest, ten teren jest chroniony. Niestety. No nic, idziemy dalej, właśnie w stronę tego budynku administracyjnego. Oka na ten dawny budynek szkoły. Cóż, tu jest chyba, tu była chyba brama główna. Ten budynek jest chyba pozostałością tutaj wejścia czy wjazdu na ten zakład. Teraz to, tu chyba była kapliczka jakaś. Jedyne co tutaj jest, to jakaś malutka figurka, obrazek. W środku nie ma nic. Wydaje mi się, że kiedyś było tutaj coś więcej. Nie wiem. Tak mi się ze zdjęć przynajmniej wydawało. No nic, nie ma tu co oglądać. Idziemy dalej. Fragmenty muru. No
No tu nic nie widać, same jakieś kontenery. A tu jeszcze kolejny budynek. Dość ciekawy. No nic, idziemy dalej. Cały budynek, właśnie tej dawnej cechowni, łaźni. No super to wygląda. Jak widać, że już jest trochę zaniedbany. Drzewa rosną. No szkoda, bo jest piękny ten budynek. Zobaczymy, co tu się da zobaczyć, bo same gdzieś banery na płotach, kontenerowce. Naprawdę jest ciężko. No piękny ten budynek administracyjny. No widać, że zaczęli coś tutaj robić. No ale cały czas jest pusty. Tak widzę, że przedłuża się ten remont chyba w nieskończoność. Zobaczymy, czy w końcu zdołają go uratować, czy też nie. Bardzo dużo aut jeździ. To też nie jest zbyt fajne. Jeszcze słońce nam też nie pomaga. No nic, idziemy dalej. Ciężko się tu kręci. Mnóstwo rowerzystów, samochodów. Fatalnie pod kątem robienia materiału. Ale nic, spróbujemy dalej coś pokazać. Powiedziałem, fatalnie się tu kręci materiał. Mnóstwo właśnie rowerzystów, samochodów, ale nic. Walczymy dalej. Zeszliśmy troszkę z tej Sikorskiego. Weszliśmy na taką stary chodnik asfaltowy. Zaczynamy troszkę odchodzić od tej ulicy, na szczęście. Może będzie więcej swobody. No tutaj świetny widok właśnie na tą cechownię. Tutaj w zasadzie najlepszy. Można w pełnej okazałości zobaczyć, jak ten budynek się prezentował. Naprawdę coś fajnego. I tutaj jak widać, no przed nami znowu hala, a więc coraz trudniej jakieś dobre ujęcia znaleźć tych dawnych budynków, bo z każdej strony już właśnie zaczyna się obudowywanie jakąś nową infrastrukturą, nowymi halami, budynkami. Coraz tutaj trudniej. Jeszcze jakieś pozostałości lampy. Za niedługo może być tak, że w ogóle będzie ciężko cokolwiek pokazać. Ewentualnie tylko coś z poziomu ulicy. A to i tak już coraz trudniej z tym. Tutaj kawałek przejdziemy do tego płotu. Właśnie ciekawe, czy tutaj też się coś odbywa, czy nie, bo ten budynek też troszkę taki opuszczony wygląda. Jeszcze ten budynek administracyjny. No i cóż, fajne budynki. Troszkę ich zostało. Niestety, mimo że tych budynków jest jednak niewiele, to i tak ciężko do nich dotrzeć. Do niektórych w ogóle się nie da. No i cóż, no jest nadzieja, że troszkę z tych budynków jednak przetrwa, aczkolwiek jednak się sypią i będzie coraz trudniej o to. Mam jeszcze w planach dzisiaj zobaczyć wieżę ciśnień dawnej właśnie kopalni. Zobaczymy, czy tutaj z tej strony do niej dotrę. Nie jestem pewien. Nie wiem, czy nie będę musiał do torowiska wrócić. Zobaczymy. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś znajdę, czy nie. Aż tak dobrze tych terenów nie znam. No zobaczymy. Jeżeli coś będzie, to na pewno będę Wam chciał jeszcze pokazać. No i przypuszczam, że spotkamy się przy tej wieży, bo skoro robię tutaj materiał, to będę chciał Wam ją pokazać, jak obecnie się prezentuje. Gdy byłem tam ostatnio, dało się wejść nawet do środka. No tak więc zobaczymy. Jest szansa, że się uda. Aczkolwiek sporo ludzi tam przychodzi, chociażby strzelać, czy jakieś inne dziwne atrakcje. Ale mimo wszystko zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idziemy. Doszliśmy do wspomnianej już wieży ciśnień. No robiąc materiał o kopalni, tutaj Sośnica, no nie można, jak dla mnie, nie zrobić tutaj ujęcia tej wieży, bo jest ona nierozłącznie związana z tą kopalnią.
została zbudowana właśnie głównie dla potrzeb tej kopalni. Bodajże na przełomie 1916-17 została już wzniesiona, uruchomiona na wysokość około 30 metrów. Ogólnie ona nie działała długo. To wynika z tego, że była złoża wody były zbyt mocno eksploatowane. Tam całe te źródło tej wody, nie wiem czy wyschło, czy zamuliło się i dlatego nie było dalej właśnie możliwe za bardzo pobieranie tej wody, nieopłacalne już w tej chwili. Zresztą ilości wody były zbyt duże, aby ta wieża miała je zapewnić. I dlatego później do kopalni przełączono wodę z miasta, czy z gminy. Tak to już potem funkcjonowało. Natomiast ta wieża ciśnień po prostu straciła całkowicie na znaczeniu. Dlatego nie była już użytkowana. No i teraz co? Niszczę je. Czy można by ją jakoś wykorzystać? No powiem szczerze, ciężko, bo jest w takim miejscu, że tutaj trudno dojść nawet. Ale szkoda. Szkoda, bo jest naprawdę bardzo okazała, piękna. Potężna wieża, jakich w Gliwicach, na Śląsku nie brakuje. No bardzo ładnie wygląda. Tak więc jak jesteście w pobliżu, lubicie zabytki techniki, kopalnie, ciekawe miejsca, warto tu przyjechać, zobaczyć tą wieżę ciśnień, jak ona wyglądała. No nic, ja wracam, zrobię jeszcze jedno ujęcie z kopalni z tyłu. Troszkę tam trudno, bo cały teren jest ogrodzony. Ale zobaczymy, może się coś uda. Jeszcze raz rzut oka na wieżę, naprawdę bardzo fajny, ciekawy obiekt. Dobra, tak więc spotkamy się jeszcze przy kopalni. Na razie.